Nowym ekobohaterem w kategorii gmin do 15 tysięcy mieszkańców została gmina Łapsze Niżne. Czym konkretnie zasłużyła na wyróżnienie w plebiscycie Eco Hero? Łapsze Niżne to prawdziwie jego hero. Zdecydowali się jako mała gmina na własny program wymiany źródeł ciepła. W bardzo odważny sposób komunikują poważne problemy ekologiczne i są prawdziwym przykładem dla małych gmin, dla górskich gmin, ale tak naprawdę dla nas wszystkich, bo bohaterstwo bierze się przede wszystkim z odwagi, a odwaga przynosi wspaniałe rezultaty. Gmina Łapsze z pewnością może być takim bohaterem, pozytywnym przykładem wielu działań środowiskowych dla mieszkańców Małopolski. Łaprze Niżne robią wiele, by stać się zieloną wyspą naszego województwa. Na terenie gminy znajduje się elektrownia wodna. Samorząd zdecydował się także postawić na fotowoltaikę, a do instalowania paneli słonecznych zaangażował swoich pracowników. Do tej pory instalowaliśmy e, większe instalacje w swoich obiektach, tak jak na przykład na pompowni wody w Niedzicy, natomiast w ostatnim czasie e, wysłaliśmy na szkolenie pracowników ZGKM-u, którzy Zyskali uprawnienia do montowania instalacji fotowoltaicznych i własnymi siłami, własnymi pracownikami, zakupując tylko materiały, zainstalowaliśmy na pompowni we Frydmanie, tym razem instalację 38 kW. Jadąc przez gminę, na wielu dachach można już zauważyć gotowe instalacje fotowoltaiczne, a kolejne gospodarstwa czekają na swoją kolej, by również czerpać energię z natury. Coraz więcej ludzi decyduje się na to, aby założyć właśnie te panele fotowoltaiczne i widać po prostu, że coś jest działane, coś się dzieje w tych wsiach tutaj u nas w gminie. Wójt też próbuje w jakiś sposób wspomóc mieszkańców, żeby się decydowali na to. Jestem beneficjentem zarówno paneli solarnych do pogrzewania ciepłej wody, jak również mam założone z funduszy składane przez gminę. Dla fotowoltaiki. No jest to bardzo duża pomoc dla gospodarstwa. Jest to zmniejszenie zarówno zużycia starych jakby węgla, czy drzewa do ogrzewania ciepłej wody, jak również do podgrzewania, dogrzewania do, do pomieszczeń prądem z tej fotowoltaiki. Łapsze niżne to dowód na to, że małe miejscowości robią coraz więcej w zakresie ochrony środowiska. Rosnąca świadomość mieszkańców i chęć wspólnej walki o czyste powietrze to dobry sygnał i przykład dla innych.